Witaj na kanale Rock Day. Ćwiczenia na kostkowanie. W jednym z filmów wcześniejszych mówiłem odnośnie jak trzymać kostkę. Jednak zapomniałem. O, Lexi się obudziła. Jednak zapomniałem powiedzieć o tym, ale postanowiłem, że to będzie jako osobny filmik. Ćwiczenia na kostkowanie. No, można powiedzieć, to wszystko, co gramy, to jest kostkowanie, prawda? Jednak tak, o co mi chodziło? Jeżeli kostkujemy tym sposobem, co ja mówiłem, tym moim sposobem, to oczywiście trzeba sobie wyrobić nawyk tego kostkowania, czyli precyzyjnych wszystkich dźwięków, które kostkujemy. Bo to na przykład mamy... No właśnie, więc... Te ćwiczenia, na przykład takie tutaj, jak mam nagrane na moim tym rowerze. Jakieś fajne brzmienie. Strasznie kapryśny ten wzmacniacz jest. Zrobiłem podkład na dźwiękach ze skali C dur. Są to dźwięki C. Później będzie G. Później F. I C. Czyli C, G, F, C. C, G, F, C. No i ja akurat do tego ten podkład nagrałem, on jest tutaj w dwóch kółkach nagrany. Tylko chodzi mi o to, no dobra, cztery dźwięki zagrać zarąbiście. Tylko też chodzi mi o to, że tu już możemy sobie poćwiczyć, że mamy nagrany ten podkład i do niego cały czas gramy wszystko w takim kostkowaniu, w takim. Można powiedzieć podkład, jaki bądź można zrobić, ja sobie zrobiłem taki. I chodzi o to, wszystkie dźwięki są w równym tempie, nie ma zmieniania, zwalniania, nie urywania. Chodzi o to, żeby wyćwiczyć to kostkowanie, żeby te kostkowanie, ten ruchy stawu kciuka, tak jak mówiłem w tamtym filmie, że kciuk tutaj najbardziej pracuje, żeby sobie wyćwiczyć, tak? No dobra, i ja to puszczę, pogram parę razy. Mam nadzieję, że będzie to wszystko no, taką inspiracją do pogrania. Thank you.
polecimy. Dobra, specjalnie puściłem ten podkład dwa razy, czy w sumie cztery. Do tego możesz sobie poćwiczyć. No widać było, że to co tutaj grałem, to było, no najpierw grałem podkład dokładnie z tym, znaczy podkład z podkładem. Dźwięki grałem te co z podkładu, a później po prostu próbowałem improwizować. I to jest ciekawa właśnie sprawa, że poruszamy się w skali C dur. Dźwięki są z tą samą częstotliwością. To w tym samym tempie dźwięki, tutaj nie ma żadnych pauz, a ja improwizuję też z tą samą gęstością, z tą samą ilością dźwięków, z tymi samymi wartościami rytmicznymi improwizuję i widać było, że fajnie wychodziły różne motywy, prawda, bo nawet tutaj się zapętliłem w tym. I wychodzą naprawdę bardzo fajne rzeczy, więc nawet można z takiego ćwiczenia, jak tutaj na ćwiczenie ręki, można wyciągnąć wnioski, można stworzyć coś fajnego. Także dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach. Komentarze wymagane pod filmem, subskrypcja kanału też jest bardzo zachęcana przeze mnie i naciśnięcie dzwoneczka. Dzięki za uwagę, na razie.